Szkolnictwo średnie w Raciborzu będzie zreorganizowane w ciągu najbliższych miesięcy. Ruszył proces łączenia placówek. Mają powstać dwa duże centra kształcenia ustawicznego i zawodowego. Na jakim etapie obecnie jest całe przedsięwzięcie, tego dowiedzieliśmy się w starostwie powiatowym. Starostwo powiatowe w Raciborzu od jakiegoś czasu ma przygotowaną koncepcję reorganizacji szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. Opracowanie dotyczy 5 zespołów szkół zawodowych, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Zamkowej. W marcu koncepcję łączenia placówek oświatowych przedstawił wicestarosta powiatu. Zapoznały się z nią wszystkie zainteresowane środowiska. Rozpoczęliśmy od związków zawodowych, następnie zrobiliśmy dwie prezentacje dla dwóch środowisk, które potencjalnie planujemy, że będą w dwóch centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Następnie odbyliśmy 5 spotkań w każdym z 4 zespołów, jak również w Centrum Kształcenia Ustawicznego. A aktualnie pracujemy nad dokumentami związanymi, tak jak tłumaczyliśmy środowisku światowemu, rozwiązania zespołów i powołania centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Dokumenty wkrótce przejdą przez odpowiednią procedurę administracyjną i konsultacje społeczne. Kiedy to na ich temat będą mogły wypowiedzieć się związki zawodowe i rady pedagogiczne poszczególnych zespołów? Jeżeli się ukonstytuuje nowa rada, wtedy pod koniec maja będzie najwcześniej podjęta decyzja w tej sprawie. Natomiast to są jakby główne dokumenty. Oprócz tego są oczywiście dokumenty około łączeniowe, tak to nazwiemy, około oświatowe, czyli wysokość pensum dla poszczególnych nauczycieli, zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli, bo też musimy się przymierzyć do dodatków głównie funkcyjnych, jeżeli chodzi o zmianę struktury zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych, tych głównych, dwóch dyrektorów centrum, jak również na stanowisk kierowniczych tych wicedyrektorów czy też kierowników. I tutaj nad tym pracujemy. Część osób pracujących do tej pory w placówkach będzie miała zredukowany wymiar zatrudnienia lub otrzyma wypowiedzenia. Mamy nadzieję, że jeżeli będzie, tak jak planujemy, nabór do naszych szkół ponadgimnazjalnych do klas pierwszych, nie będzie to trudny temat. Być może kilka osób będzie miało redukcję zatrudnienia, natomiast być może z drugiej strony ze względu na powstanie centrum 1 września będą mieli szansę na znalezienie pracy. Przy czym podkreślam, że mówimy tutaj o osobach, które mają umowę na czas nieokreślony lub przez mianowanie. Wicestarosta zapewnia, że podejmą starania, aby zatrzymać jak największą liczbę nauczycieli, a redukcja zatrudnienia odbędzie się w sposób naturalny. Czyli poprzez odejście albo na świadczenie emerytalne, na emeryturę lub też, jeżeli zadeklarują nauczyciele, na świadczenie kompensacyjne. Jeżeli chodzi o redukcję obsługi administracji, również żeśmy uzgodnili ze związkami zawodowymi, że to się odbędzie w sposób naturalny, jak mówiłem przed chwilą. Reorganizacja szkolnictwa zawodowego jest spowodowana niżem demograficznym. W ciągu ostatnich 3 lat w szkołach ponadgimnazjalnych liczba uczniów spadła o około 500 osób. To tak, jakby z mapy Raciborza zniknęła jedna szkoła ponadgimnazjalna. W tym czasie nie było redukcji wśród pracowników szkół.